Hej guys, witam was dzisiaj w takim dosyć skupionym, bojowym nastroju, ponieważ jak się okazuje, ostatnio otworzyli obok mnie lumpa. Dlatego od wczoraj chodzę i przypominam sobie wszystkie sytuacje, w których ktoś mi skrzywdził i zbieram, wiecie, tę taką wrogą, bojową energię. Staram się kumulować w łokciach, no i szykuję się na wojnę. No dobra, tak naprawdę w ogóle tak nie robię. Tak naprawdę miałam wczoraj bardzo ciężki trening i kurde, ledwie stoję. I prawdopodobnie nawet 70-letnia pani spokojnie mnie przepchnie, ale okej, spróbujemy. W ogóle wczoraj byłam u fryzjera i zrobiłam sobie pasemka. Coś takiego, żeby tak, wiecie, trochę na wakacji rozjaśnić. Czuję się całkiem spoko, ale zobaczymy jak to się utrzyma, bo niestety moje włosy zawsze robią się pomarańczowe i kurczę. Nigdy nie byłam w stanie utrzymać brądu. Brądu. Okej. Jesteśmy na miejscu. Ogólnie jestem zszokowana, że udało mi się znaleźć miejsce do zaparkowania, bo tutaj serio nigdy nie da się zaparkować. No więc moim zdaniem to jest znak. To jest znak, że dobrze, że tu przyjechałam. Ogólnie nie wiem o co chodzi, ale na co dzień nie jestem absolutnie osobą, wiecie, wierzącą, zabobonną, nic, ale jakoś tak co do lumpów, to nagle jestem strasznie taka, właśnie taka, wiecie, szukam znaków i coś tam, albo wszystko jest znakiem, że dzisiaj będzie dobry dzień, albo wszystko jest znakiem, że dzisiaj się w ogóle nie uda. Najchętniej, wiecie co, bym dzisiaj znalazła bluzy. Mam ochotę na takie duże, męskie bluzy, tak samo jakieś fajne, duże, męskie koszule, t-shirty. No więc to jest dzisiaj mój cel. Ten lump jest taki dosyć specyficzny. Mam wrażenie, że tam chodzą tylko i wyłącznie starsze panie, przez co wszystkie działy poza sportowym są totalnie przybrane, ale tak jak mówię, sportowy w ogóle jest nie przybrany, dlatego udało mi się przed kupić taką fajną bluzkę na siłownię z Nike'a. Stan, szczerze mówiąc, idealny, rozmiar idealny, bardzo fajny kolor. Mam zresztą leginsy w podobnym kolorze, więc to się dobrze zgra. Do tego kupiłam jeszcze taką bluzkę z materiału dry fit, też z Nike'a. To jest bluzka, o której marzyłam podczas ostatnich upałów. No i do tego znalazłam w sumie jedną bluzę. No nie jest taka jakby bluza idealna, bo to jest M-ka. A ja bardzo lubię bluzy XXL albo XL. Natomiast na spacery z psem takie też mniejsze sportowe ciuchy zawsze się przydadzą. Wydałam na te trzy rzeczy 4 dyszki. No więc naprawdę spoko. A w ogóle skoro już jesteśmy w tej części Gdyni, to pomyślałam, że jeszcze na sekundkę wpadniemy odwiedzić Krysię, bo dawno jej nie widziałam i mam ochotę ją troszeczkę wytargać. Cześć Krysiurko. Pogódź do mojej mało mocno, jakaś śliczna pysia jesteś, jak zwykle księżniczko. W dzisiejszym odcinku we współpracy z Żabką chciałabym wam pokazać kilka takich ciekawych spożywczych nowości, które ostatnio do nich weszły. Zdecydowałam się na współpracę z Plant Hunter, ponieważ bardzo podoba mi się ich podejście. Podoba mi się, że wszystkie te produkty są roślinne, mają bardzo, ale to seriously, bardzo rozsądną kalorykę i ceny. Te posiłki mają świetne rozmiary, żeby złapać do torebki albo spiesząc się, wiecie, tak po prostu pod rękę. Z opcji śniadaniowych mamy pasty do kanapek, które można, wiecie, złapać szybko do bułki i mieć coś pysznego. Jest pasta jak rybna i pasta jak jajeczna. One kosztują około 4 zł. Następnie mamy owsiankę kokosową z marakują i mango. Hello! Ja to na pewno muszę spróbować. W ogóle kumacie, że taka owsianka ma tylko 220 kalorii. No to jest po prostu piękna sprawa. Jeśli macie ochotę na coś większego, to mamy kilka opcji obiadowych. Te dwa posiłki kosztują po 14 zł, a ten kosztuje 9,99. Ja w ogóle zastanawiam się, jak ten producent tego kotleta był w stanie osiągnąć tak piękną panierkę przy tak niskiej kaloryce. Ja to muszę posmakować, bo to wydaje się zbyt piękne. Natomiast jeżeli macie ochotę na coś mniejszego, to mamy dwa szejki, czekoladowy i truskawkowy, oraz dwa batoniki, czyli kremowy orzechowy oraz kremowy solony karmel. No i one mają po 150 kalorii na batonik. Okej, następna rzecz w planie na dziś to spotkanie z jedną marką kosmetyczną, która chciałaby zrobić ze mną jakąś paletę. Ja, jak zwykle wiadomo, jestem nastawiona
No tak, raczej na spokojnie. Nie spodziewam się, że coś z tego wyjdzie, bo już wiecie, takie propozycje były, takie propozycje już miałam i nigdy nie było jakiegoś szału. I to nie chodzi, wiecie, o kwestie finansowe, tylko po prostu o kwestie wpływu na kolory, na formuły. Bardzo wiele jakby marek chce po prostu stworzyć produkt, który ja mam podpisać nazwiskiem, a na który, wiecie, nie będę miała żadnego wpływu. Ogólnie mam takie podejście, że mi się po prostu nigdzie nie spieszy, nic na siłę. Jak coś mnie nie kręci, to I don't care. Jestem głodna jak wilk po dzisiejszym poranku, więc od razu zabieram się za owsiankę kokosową z marakują, z mango. Oh my god. To jest totalnie taki właśnie azjatycki mango deser smak. Pyszna sprawa. Oj, dobre, co? Idziemy teraz trochę spóźnieni na spotkanie do architektów, na pierwsze w sumie spotkanie dotyczące domu. Będziemy rozmawiać o rozkładzie pomieszczeń i o naszym, o takim funkcjonalnym sensie, wiesz. No nie wiem, jakoś ja w mojej głowie miałam już myślenie, myślałam, że już pokażą nam pierwszy, już będzie wizualizacja. No jestem kurde niecierpliwym człowiekiem, przykro mi. A dobra, przynajmniej teraz zjem batona, bo oczywiście jadę dzisiaj na owsiance. Oh my god! Ten baton się troszeczkę chyba roztopił mi w łapie. Bo one chyba miały w lodówce chyba, co? Tak, patrzcie, one mają taką czekoladową. Ale to ładnie wygląda, o jest tak to. To się wydaje chewy gooey, I love it. No mega, to jest dobre. Masz ten sam? Tutaj ma? Też? Tak, wziąłam dwa te same. Przepraszam, jestem cały ubrudzony. Wzięłam nam smak słony karmy. Jezu, to jest dobre. Będziemy to badali. Jakie są elementy, które nie są za budową w rozumieniu urzędu i mogą stać również tam? Mamy super działkę, coś jeszcze doróbmy. Od razu zaprojektujmy, co mamy tu dorobić, tak? Żeby... Biuro komputerowe nie jest biurem, które o 16 zamykam drzwi i tam nie wracamy. Że dobrze. Przeszedłeś na skróty troszkę. Ja czekam nocalne. Przez otwartym to no. Myśleliśmy, że to spotkanie będzie trwało 2 godziny albo półtorej, a w sumie trwało 3, nawet 3,5 godziny. Kurczę, się strasznie przyciągnęło, znaczy jest tyle szczegółów do omówienia. Tylu miesięcy wszystko załatwiamy. A teraz jest tylko takie poczucie, że ta najfajniejsza taka praca się dopiero zaczyna właśnie. I się w końcu rusza. No ale co? Teraz czas na trening. Jadę na trening. Zdrówko. To? No. U ciebie to wygląda dużo lepiej, jakoś wyglądasz przy tym normalnie. A ja wyglądam jak taki pająk z takimi... Tutaj mamy spaghetti jak bolońskie. Kumam, że cała ta porcja ma równo 408 kalorii. A serio dobre. No serio dobre. Jakby ciekawe jak oni osiągnęli tę konsystencję, że to jest totalnie jak mięso. Mega dobre. Kolejne kawałki. I nie smakuje też nawet takie przedszkolne spaghetti, nie? Tylko takie ma takie dosyć... Nie. Normalne, dobre, domowe spaghetti. Tutaj mamy kremowe tagliatelle jak z kurczakiem. No, to jest pyszne. Chyba bardzo szpinakowe. To jest takie intensywniejsze przez ten czosnek. Bardzo mi się jakby podoba to, że tutaj mamy w 100% roślinną kuchnię, ale ona jest zrobiona na bazie takich znanych nam wszystkich smaków. Właśnie spaghetti bolońskie, tagliatelle takie właśnie jak z kurczakiem. To są smaki, które znają ludzie jedzący mięso, znają ludzie nie jedzący mięsa. Dlatego wydaje mi się, że w tych daniach każdy może się odnaleźć. A porównując te dwa, na przykład tego bym się na przykład nie nabrał, gdybym nie wiedział, że to jest kurcze. Tamto, gdyby ktoś mi nie powiedział, nie zorientowałbym się. To jest mięso. To kompletnie bym się nie zorientował. A teraz mi powiedz, co to jest. Ja to jeszcze dojem. Kotlet jak drobiowy. Całość ma około 450 kalorii. Czyli to jest kotlet a la schabowy z kurczaka. Ale tak, mamy twój ulubiony. I tutaj mamy pire marchewkowo-ziemniaczane i po prostu buraki. Buraki są bardzo dobre. Buraki są jeszcze twarde, takie dosyć. Nie są takie rozgotowane ciapę. Oh, fajne kostki. Trzeba zostawić dobre. Mówisz to? Takie to jest pyszne. Dobre. Wow. To jest bardzo mój klimat, bo ja lubię takie słodkie pire. Uwielbiam buraki. Uwielbiam panierkę. Zorientowałbym się, że to nie jest kurczak? Ale nie ale jest daleko. Ale kompletnie mi to nie przeszkadza. No nie?
W ogóle co uważasz o naszych dzisiejszych propozycjach od architektów? Spotkanie było super. Bardzo fajnie się mi rozmawiało. Naprawdę jest bardzo fajna ekipa. Chyba problemem jest to, że my po prostu mamy naprawdę chyba podobny gust i świetnie się dogadujemy, ale przez to wpadamy też razem w taki wir taki troszkę, że po prostu się nie możemy zająć, bo oni się nakręcają i widzę to, że my się z tym zgadzamy i coś dorzucamy i oni się wtedy cieszą i się też nakręcają i się tak nakręcamy, że tak schodzimy z tematu, przez to tak długo trwa, też jesteśmy tacy wygadani. A jednocześnie koncepcja domu, którą nam zaproponowali, jest jakby zupełnie inna od tego, co myśleliśmy. Bo my, wiadomo, mamy bardzo ograniczoną wyobraźnię, no bo nie znamy się, nie jesteśmy architektami. Więc my myśleliśmy o takich dwóch prostych bryłach, połączonych szklanym korytarzem między sobą, a pomiędzy tymi bryłami byłoby takie jakby ładne patio. Natomiast oni w ogóle wymyślili jeszcze inną koncepcję. Taką koncepcję kilku połączonych brył, na przykład trzech albo czterech. I każda z tych brył to byłaby jakby inna strefa domu. Tutaj strefa dzienna, tutaj strefa taka sypialniana, tutaj strefa pracująca, tutaj garaż. I to dałoby nam więcej tych tarasów pomiędzy bryłami. Każdy z tych tarasów tak naprawdę mógłby być inną strefą funkcjonalną. Taki, wiecie, to jest taki trochę dom pawilonowy. Dla mnie to jest jakiś totalny kosmos, ale jednocześnie jara mnie to, bo ja nic jeszcze nie widziałam. Wiesz, też chciałam coś innego. Tak, bo to jest coś, co po prostu bardzo ciężko sobie tak wyobrazić, jak do końca będzie wyglądało. Szczególnie, że nie mieliśmy jeszcze oczywiście wizualizacji, no bo to jest taka faza kompletnie jeszcze taka koncepcyjna. No my musimy te klocki po pierwsze mieć na nich elewację, po drugie mieć na nich dachy i to skośne dachy, okna i tak dalej. I ubranie tego wszystkiego to po prostu wydaje mi się abstrakcja. No właśnie, co z tego, co to będzie taka nagle wioska czterech małych budyneczków ze skośnymi deszczkami? Tak. Wiecie, to też trzeba jakoś sprytnie ubrać. No. I dlatego w tym momencie troszkę się czuję przytłoczona tym pomysłem. Tak, ale podoba nam się strasznie. Ale bardzo mi się to podoba. Jesteśmy gotowi na dosyć, wydaje mi się, takie nietypowe produkty. Oni, no chyba każdy prawie architekt chyba chce robić coś takiego ciekawego, a nie klepać jakby ten sam, tą samą bryłę kwadrat, tylko przerabiać, nie? To jakby nie jest raczej marzenie architekta, tylko właśnie robić coś takiego trochę ciekawego. A jeszcze, żeby to zmieścić w jakimś budżecie z sobą, to już jest podwójne wyzwanie, nie? No. A ja pamiętam teraz, jedyny w życiu robiłam makijaż dla druhny, czy też dla siatkowej, który był żółto-pomarańczowy. Ona miała farbowane białe włosy, była totalnie biała, jeśli chodzi o skórę, miała piękny taki fuksjowy kombinezon i do tego chciała żółto-pomarańczowy make-up. Jak ja to usłyszałam, to się prawie popłakałam ze wzruszenia. Do teraz ją wspominam najbardziej z całej mojej makijażami pracy, bo po prostu uwielbiam to, że ona mnie o to poprosiła. Więc tak sobie myślę, że taki architekt też się czuje podobnie. Całą resztę zrobi z przyjemnością, bo w sumie lubi budować domy, lubi ten, ale coś takiego dziwnego to To jest fajne, nie? No dobra, wiecie co, ja oficjalnie jestem już dzisiaj zmęczona. Mango ma dzisiaj, kurczę, tyle energii. No bo jest straszna ulewa cały czas. I nie byliśmy w stanie zrobić z nią tych dwóch, trzech spacerów, które już do tej godziny miałaby zrobione. No i teraz jest właśnie rozpierdol na chacie. A jednocześnie, no sorry, kurczę, w takim deszczu to mi się po prostu nie chce. Jeszcze wiem, że ona wyjdzie na dwór, wytapla się w siedmiu kałużach, potem będę miała mycie połowy chaty, prysznic, jeszcze mycie jej. It's like, nie, dzisiaj nie mam na to po prostu siły ani ochoty. Trochę się z Mango wyspałyśmy i dostała taki nowy, świeży zastrzyk energii, że nie wytrzymałam. Wyszłyśmy. No i teraz mam nadzieję rozchodzić trochę tego małego potwora. Plus, szczerze mówiąc, po dzisiejszym dniu, po tym wszystkich pytaniach, decyzjach, poczułam się chyba jednak trochę przytłoczona. Więc mi też się to przyda. Mango w ogóle obiecała, że nie wytapla się w żadnej kałuży i że nie będę musiała sprzątać całej chaty. No, to się musi udać.